Witam serdecznie. Jesień już w pełni, temperatury są coraz niższe, drogi śliskie, trzeba specjalnie zwracać uwagę na to, jak jeździmy. Oczywiście podczas jesiennej, jak i zimowej aury pomaga nam napęd na cztery koła i właśnie takiego czteronapędowego Mitsubishi ASX mamy od pewnego czasu w redakcji. To samochód, który przeszedł bardzo gruntowny facelifting, zmienił się moim zdaniem bardzo radykalnie i razem z Wami chciałem przyjrzeć się tym zmianom, szczególnie z zewnątrz, ale również w środku, a więc zapraszam na test. Jedną z radykalnych zmian, które dotknęły Mitsubishi ASX, jest to, co znajdziemy pod maską. W tym momencie mamy tutaj silnik dwulitrowy, tylko i wyłącznie. Nie ma już silnika 1.6, który był bardzo dobrze znany. Nie ma silnika diesla. Silnik dwulitrowy o mocy 150 koni, dysponujący maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 195 Nm. Nasz egzemplarz testowy wyposażony jest w skrzynię CVT z możliwością wyboru jednego z sześciu predefiniowanych przełożeń, które możemy regulować za pomocą łopatek przy kierownicy. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o skrzynię manualną, również jest dostępna, natomiast ma tylko 5 przełożeń. Jeśli mówimy o zmianach, które zaszły wraz z liftingiem tego modelu, to trzeba przede wszystkim spojrzeć na przód tego samochodu. Ten front znamy już m.in. z Mitsubishi Eclipse Cross, natomiast w przypadku ASX-a został on jeszcze bardziej spersonalizowany. Szczególnie tutaj różnice możemy znaleźć w tej części. Mamy tutaj kierunkowskazy, LED-owe światła przeciwmgielne. Jeśli chodzi o reflektory główne, to reflektory bi-LED. Mamy tutaj zarówno światła mijania drogowe, jak również światła pozycyjne i światła do jazdy dziennej. Generalnie cały przód tego samochodu nadaje mu takiej muskulatury. Po prostu ASX wygląda zdecydowanie poważniej niż jego przedliftingowy poprzednik. Patrząc na tył ASX-a, można powiedzieć, że prawie wszystko zostało po staremu. Prawie, ponieważ największą zmianą są nowe lampy tylne. Wykonane w technologii LED już w standardzie. No i tak na dobrą sprawę, gdyby nie te lampy, to z tyłu starego ASX-a od nowego raczej byśmy nie rozróżnili. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś akcentu, który mocno odróżniałby ten samochód od tych poprzednich modeli, tak jak jest to w przypadku przedniej części auta. Jeśli chodzi o zajmowanie miejsca w ASX-ie, to jest to pewnego rodzaju gra kontrastu. Zaraz pokażę Wam, o co mi chodzi. Najpierw wsiadamy do przodu i zobaczcie, jak wielkie są przednie drzwi. Tutaj naprawdę nie ma kompletnie żadnego problemu, żeby to miejsce zająć. No jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, to jest ona taka typowa dla crossovera. Natomiast najważniejsze jest to, że miejsca na szerokość nad głową jest całkiem sporo i siedzi się bardzo wygodnie. Natomiast jeśli chodzi o zajmowanie miejsca z tyłu, no to mamy już kilka problemów. Po pierwsze, drzwi są znacznie krótsze od tych z przodu. Po drugie, jeśli chodzi o kąt otwarcia, no to też pozostawia trochę do życzenia. Po trzecie, jeśli chodzi o tą wnękę, w którą możemy wejść, jeśli chodzi o zajmowanie miejsca, no nie jest też zbyt szeroka. O ile wejście dla dorosłej osoby czy dziecka nie będzie problemem, natomiast no, jeśli chodzi o wsadzanie dziecka do fotelika, no to z tym może być już mały problem. Natomiast jeśli już wejdziemy do samego samochodu, miejsca jest naprawdę sporo. Jedyną rzeczą, którą bym zmienił, jeśli miałbym taką możliwość, to troszeczkę dłuższe siedzisko kanapy, ponieważ na dobrą sprawę moje uda już od połowy są w powietrzu. Ja mam 1,74 m, myślę, że wyżsi pasażerowie znacznie bardziej odczuliby dyskomfort związany z podróżowaniem na tylnej kanapie. To, co zaskoczyło mnie w ASX-ie, jeśli chodzi również o tył, to będzie to samochód raczej na pewno rodzinny. No i dziwi mnie bardzo, że nie wygospodarowano nawet malutkiego miejsca na jakikolwiek schowek, choćby najmniejszy. Tutaj nie ma niczego, poza uchwytem do zamykania drzwi nie ma absolutnie żadnej wnęki. Jeśli chodzi o bagażnik Mitsubishi ASX, no to mamy tutaj 406 litrów pojemności. Tak podaje Mitsubishi i zastrzega, że jest to pojemność wraz ze schowkiem pod podłogą. No i mam mały problem z tym schowkiem, ponieważ moim zdaniem tutaj takiego schowka, który powiększa realnie pojemność bagażnika, nie ma. Mamy tutaj wytłoczkę, która została umiejscowiona zamiast koła dojazdowego czy zapasowego i oczywiście są tu przegródki, ale jest tutaj gaśnica, trójkąt, apteczka, zestaw naprawczy i tak naprawdę wiele już z tą przestrzenią nie zrobimy. Są dwie malutkie wnęki po lewej i prawej stronie bagażnika. Na całe szczęście mamy tutaj cztery zaczepy na siatkę bagażową. Jest jeden haczyk na zakupy
i mamy również jedno źródło światła. Natomiast osobiście uważam, że na codzienne potrzeby ten bagażnik raczej na pewno powinien wystarczyć. Jeśli chodzi o wnętrze nowego ASX-a, to mamy tutaj kilka rozwiązań, które już dobrze znamy, oraz kilka nowości. Największą nowością jest chyba system multimedialny z 8-calowym ekranem, który obsługuje interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, i to jest bardzo dobra wiadomość. Jest oczywiście dotykowy, na całe szczęście nie zrezygnowano z fizycznych pokręteł, głośności oraz sterowania radiem. Jeśli chodzi o klimatyzację, jest ona automatyczna, choć jednostrefowa, i tutaj również mamy fizyczne pokrętła. Dwa porty USB do ładowania i łączenia się z systemami Apple CarPlay i Android Auto, dwa przyciski do wyłączania kontroli trakcji oraz wyłączania systemu Start-Stop, jedno z gniazd 12-woltowych, no i oczywiście jedna z rzeczy, którą bardzo lubię w tym samochodzie, czyli bardzo obszerna, głęboka półka na smartfona. Naprawdę tutaj nie ma większego problemu, żeby ten smartfon się tutaj zmieścił. No i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tego smartfona w dzisiejszych czasach mieć gdzie bezpiecznie położyć. Jeśli chodzi o konsolę środkową, na całe szczęście nie została w 100% wykończona materiałem typu Piano Black. Tutaj ten element z tworzywa ma taką delikatną fakturę, więc myślę, że również trudniej będzie go po prostu porysować. Ważne jest również to, że Mitsubishi nie zapomniało o miękkim wykończeniu boczków konsoli, a więc jeśli będziemy mieli tutaj kontakt z kolanem, no to w tym momencie jest miękko, mamy tutaj całkiem sporo gąbki. Skrzynia biegów, gałka jest obszyta skórą, natomiast jest to takie bardzo, bardzo klasyczne po staremu prowadzenie lewarka, oczywiście z odpowiednim dźwiękiem, natomiast chodzi to dość szybko, dość sprawnie i co najważniejsze, nie da się przypadkowo wrzucić trybu manualnego, czyli tych predefiniowanych biegów skrzyni CVT, ponieważ tutaj po linii prostej nie jesteśmy w stanie przypadkowo tego trybu manualnego wymusić. Klasyczny ręczny, dwa miejsca na kubki i całkiem spory schowek pod podłokietnikiem, a więc tak na dobrą sprawę wszystko to, co być powinno w jak najlepszym porządku. Jeśli chodzi o kierownicę, to bardzo dobrze leży w dłoniach, ten wieniec nie jest zbyt wąski ani zbyt szeroki. Sterowany z kierownicy jest oczywiście tempomat, komendy głosowe, telefon i oczywiście radio. Ważne jest to, że te łopatki do zmiany biegów są naprawdę sporej wielkości i w zasadzie podczas jazdy bardzo łatwo jest do nich dosięgnąć. I to na dobrą sprawę, jeśli ktoś będzie chciał ich używać, chociaż ASX raczej nie ma sportowego temperamentu ani możliwości, no to używanie tych manetek na przykład podczas jazdy w górach, gdzie można hamować silnikiem, na dobrą sprawę jest bardzo proste i przyjemne. Przed oczami kierowcy znajdują się analogowe zegary, po lewej stronie obrotomierz, po prawej stronie prędkościomierz. Pomiędzy nimi natomiast ekran komputera pokładowego, który jest kolorowy i tutaj znajdziemy wskazania na przykład o temperaturze cieży chłodzącej oraz o poziomie paliwa. Przed lewarkiem skrzyni biegów mamy jeden bardzo duży przycisk do sterowania napędem na cztery koła. Niezależnie od wszystkiego, samochód zawsze uruchamia się z trybem 4WD Auto, a więc sam decyduje, gdzie i w jakim stopniu ma być kierowany napęd. Po jednym wciśnięciu napęd blokujemy, czyli jest to tryb 4WD Lock, a kolejne wciśnięcie to napęd tylko na przednią oś. Oczywiście jeżdżąc ASX-em nie mogłem odmówić sobie przyjemności przejechania się tym samochodem poza utwardzonymi drogami, więc znalazłem kilka szutrowych dróg, które po prostu prowadzą między bardzo, bardzo małymi miejscowościami. No i muszę powiedzieć, że na dobrą sprawę ASX w niczym mnie nie zaskoczył, ani jeśli chodzi o jazdę po głębszym piachu, ani jeśli chodzi o takie bardzo, bardzo dziurawe drogi. Nie było kompletnie żadnego problemu z tym, żeby tym samochodem wygodniej i pewnie podróżować. Co ciekawe, bardzo doceniłem zarówno ten prześwit, który jest tutaj naprawdę całkiem spory, bo mamy tutaj aż 19 cm prześwitu. Można docenić również krótkie zwisy zarówno z przodu, jak i z tyłu oraz to, że samochód jest bardzo wąski. Nie czuć tego kompletnie wewnątrz, natomiast na zewnątrz jesteśmy w stanie omijać zarówno przeszkody, jak i bez
uszczerbku na lakierze omijać drzewa czy krzaki, które po prostu przy takich polnych drogach oczywiście rosną. No i tutaj jeśli chodzi o przede wszystkim komfort resorowania, to jest to coś absolutnie specjalnego i muszę powiedzieć, że bardzo miło i przyjemnie po prostu tym samochodem po takich mało przyjemnych drogach się jeździ. Jeśli chodzi o napęd na cztery koła, to tutaj w tym samochodzie myślę, że nawet bardzo wymagający kierowcy, którzy muszą dojechać w naprawdę specjalne miejsca, jak na przykład tutaj ta kopalnia, którą prawdopodobnie widzicie obok mnie, nie ma kompletnie żadnego problemu, jeśli ASX-a jeszcze dodatkowo wyposażymy w jakieś bardziej terenowe opony, to myślę, że ten samochód będzie w stanie zawstydzić niejednego dużo większego SUV-a, który ma pełno elektroniki wspomagającej dojazdy w terenie. Tu po prostu mamy zmienne tryby samego napędu na cztery koła, a poza tym więcej nic. I tak naprawdę moim zdaniem nic więcej nie jest potrzebne, bo ASX naprawdę świetnie sobie w takich trudnych drogowych warunkach radzi. Jeśli chodzi o jazdę po asfalcie, to natychmiast rzuca się w oczy fakt dość miękko zestrojonego zawieszenia. To, co świetnie sprawdza się poza utwardzonymi drogami, tutaj każe zachować szczególną uwagę w momencie szybko pokonywanych ostrych zakrętów, przy jakichś tam gwałtownych manewrach, nawrotkach. Samochód nie nurkuje jakoś specjalnie, natomiast czuć, że nie jest to sztywne zawieszenie takie jak w hot hatchu. I wszyscy ci, którzy mają temperament i lubią troszeczkę ostrzej pojeździć po zakrętach, w ASX-ie raczej tego zaniechają. Jeśli chodzi o komfort resorowania, jest wystarczający. Kierownica nie zostaje wyrwana z ręki po wjeździe w jakąś głębszą dziurę. Natomiast jeśli chodzi o same nastawy zawieszenia, to raczej nie możemy tutaj mówić o komforcie rodem ze starych Citroenów, tylko po prostu chodzi o skuteczne wybieranie nierówności, pokonywanie dziur, no i z tym ASX radzi sobie przyzwoicie. Ważną sprawą jest charakterystyka pracy skrzyni CVT. Jest to skrzynia bezstopniowa z tą możliwością wybrania predefiniowanego wirtualnego przełożenia za pomocą łopatek. Dzieje się to bardzo szybko, możemy bardzo szybko właśnie wymusić te predefiniowane przełożenie, obroty zaraz skakują do góry, jeśli redukujemy bieg na niższy. No i oczywiście dzięki temu mamy troszeczkę większą kontrolę nad samochodem, na przykład podczas zjazdu z bardzo stromych wzniesień. Ważną rzeczą w tym samochodzie, oprócz dwulitrowego silnika o całkiem sporej mocy, bo to przecież 150 koni, jest skrzynia CVT, ponieważ te skrzynie właśnie dość mocno zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Już w Mitsubishi Eclipse Cross, którym jeździłem parę miesięcy temu, miałem okazję to zaobserwować, że skrzynia działa bardzo sprawnie, nie wprowadza silnika na bardzo wysokie obroty przy nawet gwałtownym przyspieszeniu, a praca z łopatkami to nie jest coś, co jest absolutnie wirtualne, niepotrzebne i sztuczne, tylko faktycznie imituje biegi całkiem udanie i moim zdaniem jest do wykorzystania przede wszystkim podczas zjazdu z bardzo stromych wzniesień lub właśnie podjeżdżania pod jakieś większe górki, bo wtedy większa kontrola nad samymi obrotami silnika, nad momentem obrotowym daje nam po prostu troszeczkę więcej pewności. Ale jeśli chodzi o charakterystykę pracy, o to jak tym samochodem się jeździ właśnie ze skrzynią CVT, to moim zdaniem nie ma kompletnie czego tej skrzyni zarzucić. Nie jest to auto sportowe, nie jest to samochód, który ma przyspieszać do setki w 8-9 sekund, nie przyspiesza nawet w 10 sekund, jest znacznie wolniejszy. Natomiast to nie o to w tym samochodzie chodzi. Tutaj najważniejszy jest komfort, tutaj najważniejsza jest pewność, że niezależnie w jaką drogę wjedziemy, to będziemy w stanie z niej wyjechać w jednym kawałku. No i oczywiście ASX jest świetny pod tym kątem, ponieważ jest autem absolutnie uniwersalnym. Ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o kwestię wrażeń z jazdy, o której trzeba powiedzieć, jest wyciszenie, a można powiedzieć, że jego brak. Jadę w tym momencie z prędkością 90 km na godzinę. Szum opon jest bardzo mocno słyszalny wewnątrz kabiny. Jeśli chodzi o opór powietrza, to jeszcze nie ma tragedii,
aczkolwiek przy prędkościach autostradowych już od w zasadzie 120 km na godzinę bardzo duże lusterka, które są fenomenalne, jeśli chodzi o parkowanie i manewry, niestety już tutaj generują delikatny hałas. Natomiast największy problem z generacją hałasu jest właśnie z brakiem wyciszenia podwozia i tego szumu z opon dociera do kabiny bardzo, bardzo dużo. Podsumowując test Mitsubishi SX-a, muszę powiedzieć jedno. Nikt tutaj Ameryki na nowo nie odkrył. Ten samochód dalej jeździ bardzo sprawnie, zarówno na asfalcie, a przede wszystkim poza nim, na drogach nieutwardzonych. Oczywiście nie jest to auto terenowe, aczkolwiek prześwit na poziomie 19 cm i napęd na 4 koła, który możemy zablokować, daje nam bardzo wiele możliwości. Natomiast przede wszystkim stylistyka, to do czego można było mieć już spore zastrzeżenia w przypadku poprzedniego modelu, tutaj zostało bardzo mocno odświeżone. I chociaż we wnętrzu nie znajdziemy tego, co w dzisiejszych samochodach jest standardem, czyli wielu dotykowych paneli, wielu ekranów o ogromnych przekątnych i bardzo wysokiej rozdzielczości, to ASX oferuje kierowcom coś, czego już dzisiaj nie znajdziemy w wielu autach, czyli analogowe zegary, fizyczne pokrętła, fizyczne przyciski do sterowania w zasadzie wszystkim w tym samochodzie. I na dobrą sprawę, ci wszyscy, którzy lubią te tradycyjne rozwiązania, taką klasykę w samochodach, będą zadowoleni. Jak również z tego, że pod maską tego samochodu pracuje naprawdę sprawny, dwulitrowy, duży silnik w dobie downsizingu. To jest coś naprawdę niesamowitego. Muszę powiedzieć, że z ASX-em całkiem się polubiliśmy. Myślę, że dalej będzie się bardzo dobrze sprzedawał i znajdzie wielu nabywców, którzy chcą twardego, a jednocześnie całkiem ładnego samochodu na co dzień, który jednocześnie jest bardzo sprawnym crossoverem. Dziękuję serdecznie za obejrzenie testu i do zobaczenia w kolejnych.